jest druga część tej historii. Te samo mieszkanie. Kto komu je wynajął? I czy sąsiedzi muszą tego wysłuchiwać? Czy to jest Melina Pijacka, czy kulturalny lokal? Czy firma Baza o tym wie? Czy gdański zarząd nieruchomości komunalnych z panem Dymitriosem Skurasem, jego dyrektorem, też o tym wiedzą? Pan dyrektor jest bardzo czuły na takie sprawy, my mamy taką nadzieję. To jest, drodzy Państwo, lokal komunalny. Ludzie czekają na takie lokale, a tutaj co? Pójdźmy z kamerą, drodzy Państwo. Pójdźmy i zapytajmy. Szuwary 3A, mieszkania 12. Komu to sprzedano, komu to przehandlowano? Pytań jest wiele. Nasza nie ma kamera, cały czas rejestruje, ale spróbujmy zapytać. Nikt się nie odzywa. A impreza trwa dalej. Halo? 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 Widzicie Państwo, 3A, mieszkania 12. Nie wiadomo, jakie mieszkanie. Kto jest właścicielem? A firma Baza jest tylko zarządcą. Czyżby się nie interesowała ich lokatorami? TV24, reporter Sky. O tej godzinie w 3:30 w sobotę 1 czerwca zapytuje, dlaczego takie rzeczy się tutaj dzieją. Niech kamera jeszcze trochę dalej to pokaże. Już balanga ciągle trwa. To i za ile się z tego cieszy. Siedzę w spokoju, bo tam są dwa pokoje, drodzy Państwo, dwa. Ludzie śpią pod mostami, śpią po śmietnikach, nie mają z własnych lokali, a tu impreza trwa.
ulica Szuchary w Gdańsku. Jak długo taka maniana urzędnicza może trwać, dotycząca tolerancji? Takich ekscesów. TV24, reporter Sky o to zapytuje.